Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Superfly, tym razem z Chorwacji. W planie były połowy na morzu, opłaciłem sobie licencję, niestety wyniki mizerne. Miałem kilka odprowadzeń fajnych ryb, ale nie wzięły. No i ta nadzieja troszeczkę podupadła, a że jest to wyjazd wakacyjny, to stwierdziłem, że poświęcę ten czas bardziej rodzinie. Ale koniec końcem znalazłem na Google Mapach rzekę, która bardzo mi się spodobała i była niedaleko mojego miejsca pobytu, rzeka Cetina. Było troszeczkę problemów z załatwieniem pozwolenia, bo w sieci jest bardzo mało informacji, jest bardzo dużo błędnych informacji, więc postanowiłem na własną rękę załatwić sobie to pozwolenie. I zrobiłem w ten sposób, że pojechałem nad tą rzekę, żeby zobaczyć, jak wygląda, zrobić krótki rekonesans. I znalazłem tablicę informacyjną, na której znalazłem numer telefonu, mail i skontaktowałem się z panem, który bardzo pomógł mi w załatwieniu licencji. No i oto jestem, ja jestem w drodze. Za mną oczywiście Adriatyk, a mi zostało jeszcze 15 minut jazdy nad tą przepiękną rzeczkę. Do zobaczenia nad wodą. Dotarłem na miejsce, już widzę rzekę. Jest to miejsce, gdzie kajakarze, ogólnie raftingowcy uprawiają swoje sporty. Tutaj sobie śpią, nocują. A ja spróbuję tutaj trochę porzucać. Przepiękne miejsce. Spróbuję sobie zejść tędy. Nie wiem, czy to nie jest jakiś prywatny teren. Ale miejscówka kozacka. Ciekawe, czy tu będą jakieś rybki. Niestety nie mam woderów. Bo po co wodery, skoro planowałem łowić tylko w morzu? Ale zobaczymy. Krystaliczna woda. Jestem ciekaw, jaka temperatura wody tutaj jest. Bardzo jestem ciekaw. No, woda lodowata. I głęboko. Ale mogą być ryby. Ale miejscówka jest przednia. Korzystam, póki nie ma słońca, bo jak wyjdzie słońce, to znowu będzie 50 ileś stopni. Wypatrzyłem malutkie rybki. Nie wiem, czy to są lipienie, czy pstrągi, ale wydaje mi się, że to są małe pstrągi z daleka. Nie widzę dokładnie. Szybko się przezbrajam.
zakładam linkę pływającą, małe muszki i może da to jakieś rezultaty. Jest! Ale baja! Proszę! Dopiero sznur wyciągałem. Ekstra! Jest! Urwał mi muchę. Za cienkie przypony mam niestety. 0,14 się tu nie sprawdza. Jest! Ekstra! Coraz większe rybki biorą. Tylko przypon grubszy i można łowić. Piękne ryby. Chorwackie klenie. Baja. Spadł. Tą przynętę to tylko te chorwackie klenie będą brały.
coraz ciekawsze miejsca tutaj znajduję. Jestem na bazie startowej raftingowców. Spróbuję wyjść troszeczkę wyżej, żeby znaleźć jakieś ciekawe miejsca, ale trzeba tu uważać na węże. Pani powiedziała, miło z jej strony, dobrze wiedzieć, że tu są węże. Tleniowa mucha tutaj. Ale cały czas biorą małe ryby. Ciekawe. Siedzi następny. Ale maleństwo jak nie wiem. Mnie też klenik. A jak? Ja chyba tylko te ryby będę łowić tutaj. Jest! Następny. Klenie współpracują. Na pstrągi musiałbym chyba gdzie indziej uderzyć. Ale zabawa jest przednia naprawdę. Po tych plażach, po tym opalaniu się i tak dalej, to naprawdę brakowało mi takiego czegoś. Maleństwo. Jest. Coś czułem, że tam siedzi, ale to nieduża rybka. Wszystko takie maleństwo.
400 metrów. Skręć w lewo.